Dzień dobry, ja nazywam się Andrika Koperska-Kolbusz, jestem dziennikarką telewizji ATV. Znajdujemy się dzisiaj w pięknej przestrzeni Volvo na wystawie She, Ona, artystki Kamili Wojciechowicz-Krause, która jest przy mnie. No i właśnie chciałam zapytać coś o tą wystawę She, Ona. Jaka jest ona, jaka jest She podczas tej wystawy? Ona jest żywiołem, ona jest energią, ona jest naturą, jest emocjami. Jest wszystkim, co reprezentuje to, co jest organiczne i naturalne. Ponieważ kobieta zawsze była żywiołem i ja w ten sposób podeszłam właśnie do tej wystawy. Że każda z tych prac w jakiś sposób pokazuje właśnie kobietę z różnych perspektyw. Bo mamy kobiety, które są matkami, mamy kobiety, które są wojowniczkami, kobiety, które są uwodzicielkami. Ale mamy też emocje, pokazane w sposób abstrakcyjny. Mamy też władczynię. Tutaj obok nas mamy Nefertetę, która była bardzo znaną, niesamowitą kapłanką przecież w starożytnym Egipcie. Mamy Kleopatrę, mamy różne postacie, mamy nawiązania też do słynnych artystek typu Niki de Saint-Phalle. I zależało mi na tym właśnie, żeby pokazać, że ta kobieta, ta ona, to jest wszystko, to jest absolut. No i oczywiście jutro jest Dzień Kobiet. Więc no jakby... właśnie też chciałam to zapytać, tak, bo tak. She, ona, kobieta, jutro Dzień Kobiet. Jakie kobiety Ciebie inspirują? No kobiety, które są silne, kobiety, które są niezależne, kobiety, które osiągają sukces w swoim życiu i które dążą do swojego niezależnie od trudności, bo życie na tym polega, że zawsze są jakieś przeszkody, zawsze są jakieś trudności, ale jakby no... Ważne jest, żebyśmy dalej jakby szli do przodu, nie poddawali się, niezależnie od tego, co będzie. Taką największą inspiracją kobiecą dla Ciebie kto jest? No myślę, że moja babcia świętej pamięci była dla mnie ogromną inspiracją i bardzo często nawiązuję w swoich pracach właściwie do niej. I pod względem koloru. Ona była kobietą, która nie bała się barw, która była odważna, która była uwodzicielska, była piękną kobietą i była niezależną kobietą. W wieku 60 paru lat zdobyła prawo jazdy i jeździła po całej Polsce i nie tylko. Podróżowała z nami też po całym świecie, więc to jest na przykład źródło dla mnie inspiracji. Ale też oczywiście właśnie artystki takie jak Niki de Saint-Phalle albo Frida Kahlo, Tamara Łempicka, można by tak wymieniać. No i moja mama też. Rozumiem. Czy wśród tych właśnie dzisiejszych prac jest również inspiracja Twoją babcią i mamą? Myślę, że na pewno jest inspiracja jedną i drugą z nich w tych pracach, ponieważ obie są silnymi kobietami. Moja mama jest też bardzo niezależną kobietą. W tej chwili w ogóle jest na niesamowitej podróży. Jeździ z Kambodży do Laos i teraz jest w Wietnamie. Więc to właśnie a propos tej niezależności i tej potrzeby podróżowania. Więc jakby te elementy pojawiają się też w moich pracach. Miłość do podróżowania, miłość do eksplorowania nowych miejsc. I właśnie barwy, odważne barwy pojawiają się jako ten element mojej babci. No tak, i te kolory, wszystkie barwy takie energetyczne są takim twoim wyróżnikiem w twoich pracach, prawda? Zdecydowanie jest to coś, co wyróżnia moją twórczość, aczkolwiek też mam prace, które są bardziej subtelne, które nawiązują na przykład do porcelany chińskiej albo nawiązują do laki, bo ja też jakby doceniam ten kunszt i uważam, że prace, które są monochromatyczne, potrafią być równie piękne, jeżeli nawet nie piękniejsze. Zapytam też, jak długo powstawały te wszystkie prace, które możemy podziwiać na dzisiejszym wernisażu, na dzisiejszej wystawie? No, prace powstawały na przestrzeni kilku lat. Najstarsze z nich jest z 2017 roku, aczkolwiek bardzo wiele z nich powstało w 2023 i w tym roku. Więc mam dużo świeżych prac, nad którymi od stycznia, od początku stycznia pracowałam, siedziałam. Zależało mi na tym, żeby to była duża wystawa, w której będzie bogactwo barw, bogactwo form wszelakich. I wydaje mi się, że udało mi się. A jak długo potrwa ta wystawa tutaj w przestrzeni Volvo? Nasi widzowie właśnie w jakich dniach, w jakich godzinach będą mogli tutaj przychodzić i podziwiać te prace? Więc tak, Volvo wiem, że jest czynne od 11 i dzisiaj
tylko i wyłącznie dzisiaj będzie można oglądać manekiny w salonie Volvo. Jutro zostaną przewiezione do Gallery of Young Polish Art na Kopernika 8x18. To nie jest daleko stąd, więc można spokojnie pojechać, zobaczyć jedno i drugie. Obrazy będą przez 2 tygodnie tutaj, a manekiny będą przez 2 tygodnie na ulicy Kopernika. Mhm. Oprócz tych miejsc w internecie gdzieś można Cię znaleźć? Tak, absolutnie. Można mnie znaleźć na przykład na www.kama-arts.com. Oprócz tego też można mnie znaleźć na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, na LinkedIn, na Tumblr, na wszystkich właściwie możliwych mediach. Tak. Chciałam też zapytać, jeśli chodzi o te dzisiejsze prace wszystkie, rozumiem, że zainteresowani mogą je kupić i nabyć, tak, do swojej przestrzeni. Absolutnie tak, wszystkie prace są tutaj na sprzedaż, jest też w ogóle wyłącznie jakby w związku z wernisażem, będzie zniżka 20% na wszystkie prace i będzie też uroczyste ukazanie najnowszej mojej pracy, która jeszcze nigdy nie była publikowana, więc po raz pierwszy osoby, które tutaj przyjdą, będą miały okazję zobaczyć moją pracę, więc myślę, że warto przyjść i warto obejrzeć pracę na żywo i kto wie, może ktoś dzisiaj wyjdzie z obrazem pod pachą. Jeszcze na koniec zapytam, bo rok tak naprawdę dopiero się zaczyna, mamy początek tego roku 2024. Jakie są Twoje plany takie artystyczne, zawodowe na ten właśnie rok? No więc tak, jeżeli chodzi o plany zawodowe, no to będę w Wenecji w kwietniu pokazywała jedną ze swoich prac i to będzie podczas Biennale. Ale nie jakby na Biennale, więc jakby tutaj podkreślę, aczkolwiek też zamierzam pójść i obejrzeć. Oprócz tego jeszcze szykują się inne wystawy, o których będę informowana bieżąco na social media, ale na razie jakby to jest najbliższa wystawa, która będzie. Rozumiem, czyli trzeba śledzić Cię na bieżąco. Tak. Na social mediach, tam będziemy wszystkiego się dowiadowywać o Twoich kolejnych wystawach, wernisażach i projektach artystycznych. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. No i co, zapraszamy wszystkich do galerii. Tak, bardzo dziękuję również za rozmowę i właśnie zapraszam wszystkich, żeby przyszli, obejrzeli na żywo, bo myślę, że warto. Tak, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.